Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i jeszcze raz z góry przepraszam, jestem na wyjeździe, więc nagrywam na świeżo fantastyczny finał, który rozegrał polski zawodnik Jan Krzysztof Duda z Magnusem Carlsenem, aktualnym mistrzem świata. Fantastyczne zawody, dużo się działo, naprawdę pasjonująca rozgrywka. Finał, część druga. Panowie rozgrywają znowu cztery partie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Przypomnę, w pierwszej części Janek przegrał w stosunku 2,5:0. Małe punkty się nie liczą, liczy się tylko wynik meczowy, więc 1-0 dla Magnusa. Zobaczymy, jak w tej rozgrywce się to wszystko tutaj potoczyło. I pierwsza partia, Janek gra kolorem białym. E4, C5 ze strony Magnusa, skoczek F3, skoczek C6, Goniec zagrywa na B5, mamy wariant Rosolimo. Magnus oczywiście tutaj też potrafi dobrze grać, jakby to nie zabrzmiało, ten debiut, gdyż męczył go często w meczu o Mistrzostwo Świata z Caruaną. Po G6 nastąpiła roszada, goniec G7, C3, tutaj z planem oczywiście D4, skoczek na F6. Wieża A1 z obroną pionka, bo chcemy zagrać D4 w przyszłości. Roszada oczywiście i D4. Po ruchu D5, co jest ciekawym takim zaczepnym posunięciem, białe grają oczywiście posunięcie E5 i skoczek ładuje się tutaj do centrum. W tym momencie goniec zagrywa na E3, pionek zbija na D4, CD4. Ja troszkę szybko przestawiam, to nie ma żadnych, powiedzmy, złych ruchów z jednej, z drugiej strony, jak będą kluczowe momenty. Na chwilę się zatrzymamy oczywiście, gdyż mam trochę partii tutaj dla Was przygotowanych. Całe 6. W tej sytuacji hetman zagrał na B6 i w tym momencie goniec oczywiście tego skoczka musiał wybić, bo tam na B2 podwisało. Hetman wybił na C6. Skoczek z F na D2 zagrał Janek, próbując oczywiście z tym skoczkiem zrobić porządek. Na co czarne zagrywają E6, znaczy goniec E6. Ciekawe posunięcie wyczekujące na wybicie tutaj skoczka i po wybiciu pionkiem goniec ma fajną placówkę. Skoczek jednak zagrał na B3. I po ruchu F5 tutaj Janek gra F3, atakując skoczka. Co ciekawe, jest wtrącenie F4 i ten goniec wraca z powrotem tutaj na C1. Wieża zagrywa AD8. Bardzo sprytne posunięcie. Zobaczcie, że czarne w tym momencie oddają skoczka. Oczywiście jakbyśmy teraz wzięli skoczka, pozycja czarnych byłaby, myślę, że całkiem dobra w tym momencie i można by było próbować grać po prostu F3, ewentualnie E3 z komplikacjami, bez figury. Tutaj czarne stoją po prostu dobrze. Jednakże Janek czujnie zagrał najpierw hetmanem na E2. Ten skoczek się wycofał, lecz został poczęstowany H4, no i wrócił na E4 tak naprawdę. Janek teraz postanowił wybić tego skoczka i to jest dobra decyzja. W ogóle muszę stwierdzić, że na tym poziomie, co gra Jan Krzysztof Duda, no naprawdę on zagrywa w takich, oczywiście nie zawsze, ale w kluczowych momentach bardzo dobre posunięcia. No jest to oczywiście zwariowana dalej pozycja, ale jest dobrze oceniona. Tylko że w tym momencie hetman E4, no nieco niefortunne posunięcie, niestety słabe. Jak należałoby zagrać? Tutaj skoczek na C3 byłby spoko ruchem, ze względu na to, że na przykład, no jeżeli jest F3, to hetmanem na F2 możemy zagrać. Jeżeli E3, nie pozostaje nic białym lepszego jak oddanie teraz tej figury, którą wcześniej zdobyły, i po wybiciu na E3 pozycja byłaby no nie niebezpieczna dla żadnej stron, po prostu taka dynamiczna równowaga by powstała. Jednakże po biciu hetmanem na E4 goniec zagrał na D5, hetman musi oczywiście wrócić, wrócił na D3 i F3. No bardzo niebezpieczne posunięcie, grożą widełki na F2, trzeba się jakoś umiejętnie zachować po wybiciu. No ta wieża tutaj wjeżdża i robią się ogromne problemy z tego względu, że hetman potem wchodzi i tam król może mieć ogromne kłopoty. Dlatego też goniec E3 wydaje się sensowne. Tutaj jest oddanie pionka na G2. Ten pionek czasami może być też niezłą przesłoną. I skoczek z jedynki zagrał na D2, aby jeszcze tutaj blokować te pola kluczowe. No i to jest oczywiście, no w końcu te figury wszystkie wyszły. Hetman zagrywa na E6 z jasnym planem. Na H3 trzeba sobie tam czmychnąć. Goniec F2, hetman pilnuje pola H3 i wieża. Wieża wjeżdża na F3. Bardzo solidne posunięcie i bardzo też odważne. Moi drodzy, tutaj należało przede wszystkim zbić skoczkiem, co się wydaje proste i każdy z nas pewnie by taki ruch wykonał, bo po hetman H3 tutaj oczywiście grozi mat, ale można byłoby się bronić grając gońcem na G3, aby król miał furtkę i na przykład po wybiciu jest skoczek z B na D2 i tak naprawdę ta pozycja jest
Równa, choć tego nie widać na szachownicy, ale tutaj nie grozi nic białym wbrew pozorom. Potem białe mogą grać hetman e2 i próbować wybić pionka. Jednakże Janek w tej sytuacji zbił hetmanem wieżę. To też jest zrozumiała decyzja, dlatego że po tych wybiciach trochę więcej chyba materiału zostaje tutaj po stronie białych. Taki ciekawy układ dysfigurowy, że tak się wyrażę. No ale Magnus wjechał na h3, lepiej ocenił sytuację w tym momencie. Skoczek na h2, goniec h6, próbuje grać aktywnie. Wieża na e4, wieża f8. I zdwoił wieżę. Tu nie było innego wyjścia, jak grać wieżą na E1 tak naprawdę. Goniec nie mógł się nigdzie za bardzo poruszyć. No i teraz wieża po prostu wybiła na F2, król wybił hetman, wybił na H2. No i wieża G1 koniecznie, bo groziło przepchanie pionkiem. No i w tej sytuacji tutaj hetman zagrał na H3. Ja to nieco szybciej przestawię. Tutaj wieża E2, A5 nastąpiło. Takie bardzo sprytne i kąśliwe. Tego skoczka chcę tutaj przegonić. Wieża zbiła pionka. Tutaj A4 skoczek się cofnął. Wzięcie na H4. Tak naprawdę tutaj białe już nie miały za dużo wyjścia. Już troszeczkę pod dyktando Magnusa tutaj musiał grać Janek. No i hetman zbił tutaj na D4. I to się dobrze trzyma. Skoczek F3. Hetman D5, tutaj jeszcze wieża sobie potańczyła, Magnus pozbierał troszkę pionki, no i ten układ sił jest zdecydowanie lepszy dla czarnych, tutaj hetman sobie wskoczył, jeszcze dał szacha, goniec F4 i po tym pobiciu na E5 Janek poddał partię. Końcóweczkę troszeczkę szybciej przestawiłem, ale to nie miało ogromnego znaczenia w tej trudnej sytuacji. Tam białe żadnej kontry niestety nie miały. Przejdźmy do... No i niestety tutaj Janek właśnie w pierwszej partii przegrał. I przejdźmy do kolejnej partii, gdzie tutaj nasz arcymistrz gra kolorem czarnym. No i partia rozpoczęła się ruchem E4. Janek zagrał C6, czyli obronę karokan. Skoczek F3, D5. D3. No widać sprytne posunięcie tutaj, jak się wybija. Ta wymiana hetmanów jest bardzo przyjemna białymi. Magnus zresztą bardzo dobrze gra takie schematy. G6 zagrywa Janek. Tutaj pionek wybił, D4. Skoczek C6, troszeczkę tu się potestowali panowie w debiucie. H3 nastąpiło, aby ograniczyć gońca C8, to jest zrozumiała decyzja. Goniec H6, bardzo ciekawe posunięcie. Próba tutaj wymiany od razu, skoczek nietypowo wchodzi na H6, ale potem na F5. Tak też oczywiście można sobie grać, uczymy się od najlepszych. Goniec B5, goniec D7, nic się póki co w debiucie nadzwyczajnego nie dzieje. A6, odejście gońcem, bierze C8, aktywnie C3, hetman C7, wieża E1. Widzimy, że cały czas skoczek czeka, aż ten goniec tu wybije, a Magnus sprytnie tego nie robi. E6 oczywiście zostaje zagrane, trochę szkoda tego gońca, no ale tak stoi całkiem w porządku. Skoczek z B na D2, skoczek z G na E7 w końcu ma okazję poruszyć ten skoczek z G8, skoczek na B3, goniec wrócił na G7, zrezygnował jednak tutaj Janek wybicia na C1 i słusznie. Skoczek tutaj zagrywa na C5, roszadę zrobił Janek, goniec D3. No wiadomo, tu panowie w debiucie się troszeczkę przestawiają, wyżej scena D8. No, ciekawa decyzja w sumie dla czarnych, chyba całkiem niezła, bo ten goniec na D7 no nie był jakiś rewelacyjny, a ta wymiana na pewno trochę uprości grę czarnym. Tutaj hetman zagrał na E2, skoczek na C8. H4, bardzo typowy ruch, który atakuje te skrzydło. Tutaj ten pionek na H5 będzie chciał robić karierę. Wieża zagrywa na E7. Jak nas atakują na skrzydle, starajmy się odpowiadać w centrum. No i właśnie po wieży E7 nastąpiło H5 i E5 uderzył Janek w centrum. No bo nie ma nic do stracenia. Zostały mu trzy pojedynki, aby wygrać tą drugą część spotkania, jeżeli chce doprowadzić w ogóle do dogrywki. Bardzo trudne zadanie. No Janek gra odważnie. Tutaj wybicie na E5 i goniec niespodziewanie wybił na E5. Całkiem słuszne posunięcie. Znowu tutaj widzimy, że Janek chce mieć dwa skoczki na dwa gońce. Takie obrazki już w partii tych dwóch panów widzieliśmy. Hetman zagrywa na D1. Wieże się zdwoiły i skoczek wziął tego gońca. Ja też tak troszeczkę szybciej przedstawiam, bo tu się nic naprawdę spektakularnego nie dzieje póki co. Goniec zagrywa na E3 i skoczek D6 do centrum. No widzimy, tu jest izolowany pionek, ale skoczki mają dobrą grę w centrum. Wieża F1 i ten ruch jest dla mnie kompletnie niezrozumiały.
Nie wiem, o co tutaj autorowi chodziło w tym momencie, ale Janek gra swoje i skoczek wchodzi do centrum. Fajnie, jakby tutaj goniec wybił, pionek wybił, skoczek sobie tam wjeżdża ewentualnie. To stoi już czarnymi bardzo dobrze, bardzo obiecująco. Goniec na E2, wieża D7, pionka bronić trzeba. Hetman się centralizuje, na co jest odważne F5, wieża AD1. I tutaj skoczek wraca, atakując hetmana. Hetman B6. Hetman B6 jest ruchem słabym. Jak to wykorzystać? Otóż Janek przeoczył jedną bardzo ważną rzecz. Moi drodzy, w tej sytuacji hetman zagrał na E5, a należało zagrać bardzo sprytne, taktyczne uderzenie skoczek C3. O co chodzi? No bo jeżeli tutaj hetman by wybił na C7, no to wybijamy sobie gońca z szachem, a jeżeli pionek wybija na C3, to my wtedy wymieniamy hetmany, a na końcu pada goniec z pionkiem, więcej zostają czarne. Pozycja, myślę, że technicznie jest po prostu wygrana czarnymi, bo nic tu białe za bardzo nie mogą skontrować. No Janek to przeoczył niestety, ale wydaje mi się, że miał tu w zamyśle po prostu atak na Carlsena. Po hetmanie A5 tutaj goniec wziął taktycznie pionka, ale to nie przeszkadza czarnym. Wieża E6. Tak jak mówię, tutaj Janek prawdopodobnie chciał mocno zaatakować pionkożerstwo ze strony Magnusa, skoczek D8, no i zwróćmy uwagę, że no za bardzo nie wiadomo co grać w tym momencie, tutaj goniec najlepiej odbił jak mógł na D5, wieża wzięła na D5 i hetman zdążył wrócić. No jest tak naprawdę figura mniej po stronie białych, ale te trzy piony bardzo to rekompensują, ta pozycja jest znowu oceniana przez silnik jako równowaga, ale grają ludzie, więc gramy sobie dalej. Tutaj wieża wybiła, skoczek F7. No taka dobra obrona, ta wieża potem ma swobodę. W tym momencie goniec D4, hetman D6, związanie, trzeba uważać. F3 nastąpiło, skoczek G3, jakieś opcje istnieją. Ja muszę przyznać, bardzo dużo motywów taktycznych tutaj trzeba się naliczyć, jak piorun, że tak powiem. Strasznie dużo liczenia. W każdym razie goniec na F2. Panowie tutaj sobie mocno grają, skoczek na E2, król F1, widowisko fantastyczne, a to dopiero jeszcze początek. Hetman zagrał na E7, wieża E1 tutaj związała skoczka troszeczkę, ruch F4, który pozwala skoczkowi wejść na G3 w razie czego, hetman C4, no i teraz skoczek D6, jeszcze zdążył tego hetmana ładnie zaatakować i też, zobaczcie, nie ma szacha na C8 przy okazji, hetman D3, no i skoczek teraz zagrał na G3, bo tak trzeba, tutaj wybicie, hetman D5 związuje wieżę, bardzo nieprzyjemne związanie, na szczęście król F7 istnieje takie posunięcie, HGKG, wiadomo, i A4, pionek zaczyna zasuwać. No król F6, trzeba grać w ten sposób, żeby zejść ze związania. Tu hetman dał szacha, król wrócił, hetman znowu zagrał na D5. Remis Magnusowi jak najbardziej byłby na rękę, no ale Janek musi próbować wygrywać. Skoczek na F5. Jakaś tam próba, skoczek E3, ale jeszcze tego nie można zrobić, bo tu cały czas istnieje związanie. A5 nastąpiło, skoczek G7, widzimy, skoczek miał inne zadanie, żeby te wieże obronić. Teraz Magnus się bardzo myli, bo ta pozycja jest równa, a trzeba bardzo, bardzo uważnie grać czarnymi. Super posunięcie to by było B4, żeby troszeczkę te pionki razem się złączyły i broniły, ale Magnus zagrał A6. I to jest błąd, który Janek wykorzystuje bezbłędnie, grając po prostu hetmanem na A7. Zobaczcie, że grozi mat na F2. I grozi wzięcie pionka. Jak już czarne jednego pionka wezmą, mogą swobodniej oddychać. No Magnus gra najlepiej w obronie. Wymienił hetmany w taki sposób i tutaj wieża B6, ten pionek jest do wzięcia. B4, pionka wziąć trzeba. No i taka końcówka dosyć nietypowa, ale wygrana dla czarnych, tylko trzeba bardzo uważnie pograć. Król E2, hetman, skoczek H5 na F4, dobra placówka. Król D3, widzimy, król jak najszybciej zmierza do tych pionków. Skoczek dał szacha, król C4 i bardzo ważny ruch, bardzo piękny zresztą ruch, bo jak tutaj zbijemy, jakaś wieża G1, trzeba bardzo uważać, no jak wieża zacznie sprzątać pionki, to remis może być blisko. Wieża E7, świetne posunięcie. Proponuje wymianę. Jak wymiana by nastąpiła, to wtedy można tego pionka czesać. Wieża G1, szach na C7, bardzo ładne posunięcie, król na B3, skoczek E2 i widzimy, chce Magnus wziąć pionka na C3. Tutaj wieża E1, skoczek wziął, wieża C1, skoczek D5, wszystko wyliczone, wymiana, skoczek pilnuje tego pionka. Jeszcze król zagrał na C4,
Król się zbliżył, król C5, król do centrum. Zauważcie, że Janek trzyma króla w centrum, chce iść prawdopodobnie po pionka G2, skoczek D5, zawsze tego pionka złapie. No król zagrał na C4 z jednoczesną kapitulacją. Tutaj Magnus Carlsen po prostu poddał partię, bo jest totalnie wygrana pozycja czarnymi. No więc apetyty nam tutaj wzrosły. Janek wyrównał stan meczu w drugiej części finału 1-1 w partiach, ale jeszcze dwie partie do rozegrania, więc Janek tutaj musi ten mecz wygrać, czyli zrobić półtorej punktu z dwóch partii minimum, żeby ten mecz po prostu wygrać. Co było w kolejnej partii? Moi drodzy, kolejna partia to jest totalny majstersztyk. Najlepsza chyba partia w ogóle finału i już pokazuje, co tu się działo. Janek zagrał E4, Magnus E5. Skoczek F3, skoczek C6, G3. Wielkie zaskoczenie. W ogóle o co tutaj chodzi? Wariant ten nazywa się Konstantinopolski. Coś w tym stylu, podpowiada czeską. Masakra. No tak grają. No oczywiście nie jest to jakiś tam super debiut. Nie ma tutaj przewagi białymi, bo czarnymi się gra dosyć łatwo. Magnus zagrał po prostu D5, ale można kąśliwie tutaj przeciwnika oszukiwać na taktyce. Hetman D5, skoczek na C3. Hetman D6, goniec G2, właśnie z planem białe grają tutaj domku, goniec G4, H3 od razu odpędzenie na H5, D3, trzeba pilnować takiego zagrania E4, F6 ze strony czarnych, roszada krótka, roszada długa, no więc przy różnorodnych roszadach obustronnych, po roszadzie mówiąc wprost krótkiej i długiej mogą się dziać fajne, ciekawe, ostre rzeczy. I teraz ruch, który jest bardzo zaczepny, niepoprawny nieco, ale to nam się właśnie w szachach podoba. Wspaniały ruch B4. Kto by wpadł na taki ruch? Ręka do góry. Ja powiem szczerze, masakra, ale to ma swoje logiczne wytłumaczenie. Zwróćmy uwagę, że jak czarne zbiją pionka, a zbił Magnus pionka w ogóle, co jest ciekawe, i tutaj wieża po prostu będzie miała fajny prześwit na B7 i również z gońcem. To są bardzo ciekawe pozycje taktyczne. Ale najpierw goniec D2. Bronić trzeba. Hetman A5, no cały czas stoi pod związaniem, tylko że ten skoczek nie ma takiego odejścia, żeby zrobić krzywdę czarnym póki co. A3, aby nie było tutaj jakiegoś blokowania, goniec B4 i atakowania przy okazji skoczka. Skoczek z G na E7, wieża E1, wprowadza Janek wszystkie figury, aby były w gotowości. Goniec na F7, skoczek zagrywa na E4, tutaj hetman musi uciekać od razu na A4 i skoczek C5. No, robi się bardzo nieprzyjemnie czarnymi, moi drodzy, trzeba to jasno powiedzieć. Hetman B5, no i w tej sytuacji Janek tutaj zagrał gońcem na B4. No niestety, nie jest to najlepsze posunięcie, ale nie jest to jakieś katastrofalne zagranie. Tutaj Janek przeoczył przepiękną taktykę. Mógł zagrać skoczkiem na E5. Dosyć trudna sprawa. Zwróćmy uwagę, że jak będzie bicie na C5, to tutaj skoczek oczywiście zbija z widełkami, ale no, jak skoczek zbija, no to tutaj bierzemy na B7, a jak zbija pionek, to dajemy pięknego szacha. Król B8, no i zbijamy znowu na B7. Z uwagi na wieża B1 białe mają tutaj naprawdę, no mają tutaj przewagę i mogłoby to się szybko skończyć, ale Janek zagrał goniec B4. Na szczęście Magnus mu się odwdzięczył, bo tutaj dobrym ruchem byłby skoczek F5 na przykład, aby na przykład tu przerzucić skoczka i atakować przede wszystkim gońcem skoczka. No Magnus się odwdzięczył i nie zagrał zbyt dokładnie. Skoczek zbił na B4, pionek zbił. Białe tylko na to czekało, aby otworzyć sobie kolejne wrota tutaj do wjazdu na przeciwnika. Skoczek C6. Moi drodzy, i teraz przepiękny ruch białych, który raczej Magnus przeoczył z tego, co było widać na transmisji, bo trochę pomyślał. Janek zagrał skoczkiem na G5. Fantastyczne, najlepsze zagranie w tej pozycji. I teraz po dłuższym namyśle najlepsza odpowiedź czarnych to jest bicie. Tak zrobił właśnie mistrz świata. Nastąpił hetman G4, król B8. Chwila zastanowienia i Janek zagrał skoczek D7. No tutaj przede wszystkim jak król odchodzi na A8, to jest ruch C4. Hetman ma ogromne problemy, więc musiałby wybić pionka i tam wjeżdża wieża. Tam jest kompletna rozsypka, moi drodzy, na polu B7, A7 na diagonali. Nie ma co zbierać. Magnus to widział, więc musiał wybić skoczka. Hetman wybił. No i przewaga białych jest spora. Wieża za dwie lekkie. No to z reguły jest w tym momencie lepiej było dla czarnych, ale pozycja jest taka, że to jest lepsza pozycja białych. Po prostu. Goniec zbił pionka.
Wieża NAB1, kolejne związanie się szykuje. Przypominam, tutaj wisi goniec. Nastąpiło A5, na co teraz Janek no, po prostu fantastycznie zagrywa. Goniec zbija, redukuje kompletnie rozwój. I teraz, jeżeli w ogóle Hetman zagrał na B6, coś śmieszne z jednej strony, ale zwróćmy uwagę, że jak Hetman by zbił na C6, to jest wymiana Hetmanów. I teraz wieża mogłaby zbić na A5. Ten goniec jest do wzięcia. A jak C5, to wieża zbije na C5 i po prostu bierzemy gońca. No tak nie było, a jeżeli na przykład w tej sytuacji pionek by wybił, no to zwyczajnie bierzemy gońca z przewagą materialną i wygraną białymi. Po hetmanie na B6 białe zagrały C3, rzecz jasna, trzeba tego gońca tutaj atakować. Wieża zagrała na F8 z obroną. Na co jest strzał na B4, A4 Magnusa i Hetman E7 i Magnus poddał partię, moi drodzy, i 2-1. To było coś niesamowitego. Bardzo nam się ta partia podobała. 26 ruchów, pokonany mistrz świata. To jest bardzo rzadki widok, gdzie Magnus nie wychodzi nie wychodzi z 30 ruchów w ogóle i przegrywa. Masakra, przepiękna partia. Widać, że Janek urósł i kąsa mistrza świata, druga partia z rzędu wygrana. Moi drodzy, z góry przepraszam za wiatrak, który możecie słyszeć, ale laptop chodzi niestety, więc nic na to nie poradzę. Jedziemy z kolejną partią, w której Jankowi wystarczył remis, aby zrobić stan meczu 1-1 w tym finale, w części numer 2. No i teraz Janek gra czarnymi. Zadanie niełatwe oczywiście, ale remis mu starcza, więc taki mniejszy luz psychiczny, ale to tylko wtedy doprowadza do dogrywki. E4, E5. Tutaj była partia rosyjska. Ja to troszeczkę szybko przedstawię. Debiut jest, myślę, że no, mielony wielokrotnie przez zawodników. Tu się nic absolutnie nie działo. Panowie po prostu sobie te figury przestawiali w tym debiucie. Pozycja jest równa, nic się nie dzieje. Ja w pewnym momencie oczywiście tutaj przestawię co i jak. Skoczek w ogóle A6 warte uwagi, dlatego że fajnie się skoczek ustawia na C7 w przyszłości. Goniec D2, tutaj F6, aby nie wpuścić skoczków. Ten pionek dobrą rolę spełnia. H4, no właśnie, widzimy, Magnus często tutaj próbuje tym pionkiem podrażniać przeciwnika z tej strony. Hetman D7, E5. I teraz nastąpił bardzo ładny ruch. Gdzie ten skoczek ma zagrać, moi drodzy? Skoczek zagrał na E4. Fantastyczne zagranie, oddające pionka, ale z jaką precyzją, aczkolwiek oddające pionka nie do końca. Skoczek wziął, w tym momencie pionek wziął, wieża E4 i wchodzi piękna taktyka, chociaż tutaj skoczek C7 też mi się bardzo podobały, skoczek D5 bez pionka jakby jak najbardziej można próbować grać, ale to myślę, że gorsze by było dla czarnych. Mimo wszystko pion to pion. Jest piękna taktyka skoczek C5, więc tutaj Hetman daje teraz szacha z prostych przyczyn, skoczek E6. Można by powiedzieć, że w tej sytuacji po zdwojeniu wież pozycja czarnych jest bardzo trudna. Nic bardziej mylnego. Janek to wszystko przeliczył. Król F7, jakże często to widzimy, te ruchy królem, przepraszam najmocniej, król F7 też działa w ten sposób, powiem. To też jest bardzo dobry ruch. Przepraszam najmocniej, tutaj B5 nastąpiło. Równie dobre posunięcie. Hetman musi odejść i skoczek C7. Bardzo fajnie skoczek znajduje pole na D5. W ogóle pozycja według silnika jest równa, ale mi się wydaje, że tutaj czarne mają szansę, bardzo dużą szansę wygrać tę partię. Wieża C1, wieża zbiła na E4, Hetman wybił, skoczek D5 znalazł się na świetnej placówce, A4, A6 podparcie, H5, wieża zjechała tutaj na E8, Hetman C2, wieża E6 z obroną pionka. Ta pozycja, uważam, jest przyjemniejsza czarnymi. Z mojego punktu widzenia, to jest moja opinia, może ktoś lubi w tę pozycję grać białymi, no napiszcie w komentarzu. Oczywiście G3 nastąpiło, Hetman E8, Hetman F5, no panowie się testują, tutaj Janek wie, że remis mu starcza, więc gra na spokojnie, ale też próbuje aktywności, jak widać wieża E2, król F1, wraca wieżą, skoczek H4, sprytnie, Hetman D7, no w miejscu trzeba troszkę postać, Hetman F7, skoczek E7 nie próbuje. Próbuje tutaj nie wpuścić przede wszystkim skoczka. No i w tym momencie goniec B4. Magnus stwierdzi, że gra aktywnie, no bo on nie ma nic do stracenia w tej partii. Jeżeli wygra tę partię, to wygrywa cały finał. Po goniec B4, Hetman zbił jednak tego pionka. Goniec zbił. Skoczek F5. Bardzo ładnie, Hetman D5. No wymienić trzeba, nie ma innej opcji. Tutaj zwróćmy uwagę, że po Hetman D5, jak Herman gdzieś tam odszedł, to jest nieprzyjemny mat na H1. Więc po wymianie
Tutaj wieża dała szacha, król F7, bicie, zbicie i bardzo ładny ruch. Wieża B8, atak na pionka, no więc trzeba jakoś zagrać praktycznie. No B4 za bardzo się nie chce tego ruchu grać. Wieża E5 została zagrana i skoczek na D4. Zobaczcie, że tutaj też wisi pionek. Magnus podchodzi do tego bardzo strategicznie, ale spokojna głowa. Tutaj jest pozycja bezpieczna i goniec C5 w ogóle aktywnie. Aktywnie, bardzo aktywnie podoba mi się ten ruch. Skoczek C4, no wieża F5. Jak najbardziej dobre posunięcie, można by było też pionka zbić. F4 nastąpiło i teraz król do centrum, wieża B7, król D6. Widzimy, aktywność króla tutaj ma ogromne znaczenie. Skoczek E8 też bardzo kąśliwe posunięcie. Tutaj czasami są takie opcje też remisowe, że skoczek może sobie wracać w jedną, drugą stronę. No pionek został wzięty i Magnus się myli, moi drodzy, wieża G7. Jest to błąd. Jest to błąd, który można by było wykorzystać grając takie trzy proste ruchy. Goniec B6, skoczek dałby prawdopodobnie szacha, król C6 i powiedzmy B4, żeby króla nie wpuścić tu w przyszłości, żeby nie rozciągać pionka, no to wieża H2. I byśmy szli po tego pionka, pozycja czarnych byłaby wygrana. Jeżeli Janek musiałby wygrywać, to przypuszczam, żeby wygrywał, może nie widział tej opcji albo nie chciał ryzykować. Dlatego, że po wieża bije G7, Janek zagrał wieżą na H2 od razu. No i tutaj skoczek dał szacha, król C6 i panowie powtórzyli ruchy, zgadzając się na remis. Ale to jest dobra wiadomość dla Janka, dlatego że wygrał drugą część meczu i panowie przystąpili do dogrywki, grając dwie partie tempem 5 minut plus 3 sekundy. I przejdźmy do tej pierwszej partii dogrywki. Otóż Janek gra czarnymi, Magnus rozpoczął D4, skoczek F6. Debiut na razie na spokojnie, tutaj aktywnie do centrum, agresywnie. E6, roszada, skoczek C6, E3, B6. No panowie w ogóle grają takie debiuty nieco dziwne, może nie chcą odkrywać wszystkich kart, na pewno Janek nie chce odkrywać wszystkich kart w tym momencie. C4 aktywnie, bicie, bicie, skoczkiem, wszystko do oporu, goniec C7, normalna pozycja, równiutka, tutaj można się naprawdę uczyć debiutów od najlepszych, żeby ustawiać sobie spokojne takie pozycje, gdzie nie mamy krzywdy. No i tutaj po wybiciu do końca goniec F4, goniec C6. Teoretycznie bardziej mi się podoba tutaj pozycja białych, troszeczkę, minimalnie, ale czarne też nie mają krzywdy. Tutaj nie ma słabości. Jedyna słabość to są te pionki izolowane z jednej i z drugiej strony, ale nie ma się jakoś, nie ma jak do nich się dobrać. Hetman A4 aktywnie, hetman E8 sprytnie, z próbą wymiany i potem wejścia na linię C, bo po tej linii C trzeba uważać, trzeba też walczyć. Hetman A6, hetman C8, hetman B5 w tym momencie, hetman B7, wieża z F na C1, wieża z F na C8, H4, tutaj H6 nastąpiło, goniec na E5, A6, hetman wrócił, B5, A4 kąśliwie. Ja tak troszkę szybko to przedstawiam, gdyż jest to pozycja remisowa, spokojna, nic się nie dzieje. Hetman D7, nie chcę Was tutaj oczywiście mocno zanudzić. PGN macie w opisie, można sobie wrzucić, spokojnie poanalizować. Hetman wybił na B5, wieża C8, no i tutaj Magnus stwierdził, że wymienia. Troszeczkę lepiej jest u białych w tej sytuacji, mimo wszystko. Goniec F1, B4, goniec D3. No widzimy, tutaj nie wpuszcza Magnus wieży na C2 w tym momencie. I G5. No taki ruch, no próba wymiany oczywiście. Magnus to zbił, wieża A6, G4. Ten ruch mi się bardzo podoba, dlatego on zatrzymuje te dwa pionki, takie klasyczne zagranie, wieża B6 na tego pionka nacisk, król F8, bo coś grać trzeba, król G2, wieża A8, próba aktywności, wieża B7, tutaj goniec straszy wieżę, wraca na swoje miejsce, król F1, król E8, król E2, król D8, król D2, wieża C8, wieża B7. Nie komentuję za dużo, bo tu też naprawdę nie dzieje się aż tak, że trzeba coś, że trzeba się zatrzymać. Goniec D7, no i goniec B5. I ten goniec, właśnie ruch gońcem na B5 jest takim ruchem już totalnie wyrównującym pozycję. Może należało jeszcze przytrzymać, grać goniec F4, ale to jest zawsze kwestia czasu, jaki ma się na zegarze. Tutaj Magnus stwierdził, że jednak to wymieni, uprości i spróbuje poatakować pionę, ale może nie dojrzał, no chciał wziąć tego pionka, ale jest król D7, moi drodzy. To jest bardzo ważny ruch, bo nie można wziąć pionka na D5. Pionek jest zatruty. Król C6 i wieża ma problem.
No więc wieża wróciła, wieża A1, goniec F4, wieża F1. No i widzimy, Janek ma też aktywność swoją wieżą. No tutaj goniec sobie pograł i stoimy sobie troszeczkę w miejscu. Jakieś szachy nastąpiły, wieża D1, wieża A5. No i moi drodzy, w tym momencie jest to pozycja totalnie remisowa. Wystarczy zagrać królem na E6. Jestem przekonany, że panowie za chwilę by się zgodzili na remis. Jednak Janek presją czasu, no bardzo ambitnie podszedł do sytuacji i niestety gońcem zbił na G3. Taktyka, która okazała się niekorzystna czarnymi. Dlaczego? No jeżeli oczywiście pionek zbija, no to wieża zbija i czarne praktycznie wygrywają, ale są ruchy wtrącone w szachach. Niestety. Król D2 z atakiem na wieżę i obrona gońca na E3. Goniec zagrywa na C7. No fajnie byłoby, jakby król wybił, ale niestety jest szach na D5. Król E6. No i wieża C5 z atakiem tutaj również na gońca i z atakiem na wieżę. Jest problem. Janek tu już, no co by nie zagrał, no to zagrał po prostu G3, które też niestety przegrywa. Król zbił i partia się skończyła. Niestety Janek poddał partię. Nawet jak pionek pójdzie na G2, to jest nawet czy F3, czy wieża G5, zatrzymujemy po prostu piona. Szkoda, szkoda, bo ruch pod tytułem tutaj goniec G3, no niestety przegrywa, a w innym wypadku byłby to po prostu remis. Trudno się mówi. Przejdźmy do ostatniej tutaj naszej partii, szóstej w dogrywce. Janek gra białymi i musi za wszelką cenę wygrać. No i moi drodzy, bardzo ryzykownie pograł. Zobaczcie, arcyryzykownie. Tutaj Magnus gra obronę karokan F3. W ogóle wariant fantazy po E6, skoczek C3, skoczek F6, E5. Troszkę przypomina to obronę francuską. Skoczek w ogóle wraca na E2. Ja myślę, że to jakieś szalone tutaj miał przygotowane warianty. Po C5 jest C3, bronimy pionka, skoczek F4, drugi skoczek wychodzi oczywiście za chwilę na F3. I mamy taką strukturkę z obrony francuskiej. I H4 Janek zagrywa. No właśnie, Janek idzie tutaj ostro na noże, lecz pozycja czarnych zaczyna się robić fajna, ale to mówi tylko silnik. F6 nastąpiło bardzo dobrze. A3 to jest zawsze taki ruch, który pomaga w zagraniu B4, jednak tutaj Magnus A5 no, zagrał czujnie, skoczek na G3, hetman B6, goniec D3 i widzimy tutaj ten goniec bardzo fajnie spogląda na pole H7. Magnus wybił na D4. Tutaj istnieje taka pułapka, jeżeli pionek wybija i skoczek wybija i skoczek wybija i hetman wybija, no to wiadomo, że na końcu jest bicie na H7 i zdobywamy hetmana. Co jest ciekawe, wariant czarnym, jakby skoczek wybił, skoczek by wybił, jest nadal czarnymi świetny. Z uwagi na bicie na E5 teraz, po wybiciu skoczek zbija. Pozycja czarnych jest fantastyczna, bez figury, a z tego względu, że wieża jest otwarta, król jest w centrum i tu są jakieś podwałki, za chwilę wleci goniec na, przepraszam, goniec na C5 i jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. W tej sytuacji jednak Janek zagrał arcyryzykownie i mega na zadymę. Skoczek G5. Ha, no właśnie, co to jest za posunięcie? Jak to ocenić? No, przede wszystkim Janek musiał wygrać. I więc się nie dziwię, że tak zagrał. Po ewentualnym wybiciu, bo w ogóle wybicie nie poszło, po ewentualnym, przepraszam najmocniej, tutaj po skoczek G5, już patrzę, coś mi się tutaj pomieszało. Tak, po skoczek G5 nastąpiło w ogóle H6, żeby było śmiesznie, ale właśnie sprawdźmy, że po tym ruchu można by było wybić na po skoczek G5 i po wybiciu tutaj na F5. Tak, dobrze, przepraszam za te zacięcie. Trochę już tutaj tych partii pod rząd. Po wybiciu na G5 po prostu można by było walnąć na H7. I pozycja mogłaby być bardzo ciekawa z uwagi na to, że jak król zbija, jest hetman H5, potem jest bicie tutaj i są też siatki matowe. No nikt nie chce tak się bronić. Jakoś tam czarne się bronią delikatnie, ale pozycja białych robi się super. Więc no, w tej sytuacji właśnie nastąpiło H6, na co skoczek zbił na E6. Ja muszę przyznać, że Carlsen naprawdę no, ma procesor w głowie i naprawdę też potrafi świetnie się bronić. Po wybiciu na E6 skoczek z D zbił na E5. W ogóle co tu się wyrabia? Zobaczcie, goniec kolejnego skoczka atakuje. Totalna taktyka. Skoczek wziął po prostu wieżę z szachem. Hetman zbił, goniec zbił. No i teraz Janek niestety zagrywa poważne przewinienie, goniec D2. Dlaczego błąd? Przede wszystkim trzeba zrobić roszadę, ale widzimy, że tu jest potem wybicie i tu jest wybicie.
Jak szybko nastąpi roszada, to będzie dobrze. Jakby zagrał Janek wieża B1, na przykład goniec G4, to można by było zrobić roszadę, bo po wybiciu z szachem jest goniec E3. I tutaj białe mają jakość więcej, trochę pionów, mniej chwilowo, ale takie praktyczne szanse na zwycięstwo w tej partii mogłoby być. Jednakże po gońcu D2 tutaj widać, że po prostu nasz zawodnik mocno ryzykuje. Goniec zagrał na G4. No i hetman G6. Niestety ruch no, kompletnie zły. No wydaje się świetny, bo atakujemy gońca i nie pozwalamy zagrać wieży na E8. Ale zobaczcie, co się dzieje. Hetman zbił pionka. Janek to widział. Wieża B1. Janek też to widział. Ale czy Janek widział wieża E8? To jest ruch, który wygrywa partię, moi drodzy. Dlatego, że tu nie można zbić, bo jest bicie na B1. No właśnie. Król zagrał na F1. Hetman wziął tutaj gońca. Hetman wziął wieżę, szach na F4, król G1 wziął skoczka, wieża zbiła się na B7, jakieś tam opcje, ale skoczek zagrał na E5. Moi drodzy, tu jest obrona, a jednocześnie jest atak matowy, praktycznie matowy. No i Janek poddał partię. Niestety przegrał w dogrywce 2-0, nie szkodzi. Ale fantastycznie grał w te szachy. Dwa razy z rzędu wygrał z mistrzem świata. Miał szansę w ogóle na zwycięstwo. Trzy razy z rzędu, uważam. Szkoda. No ale wielkie brawa, Janku. Dużo emocji i naprawdę fantastyczna gra. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie za nudno, ale dużo partii było. Trzeba było to przede wszystkim przekazać. I do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.